Hej, cześć, czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na kolejny odcinek z symulatorem księdza. Okej. Okay. Dobra, musimy upgrade'ować chyba nasz... Powinniśmy upgrade'ować nasz kościół trochę. Zobaczmy, co my tu możemy kupić. Zestaw projektora. Dziękujemy. I... zestaw do złożenia krzyża procesyjnego. Dobra, to na razie. Na razie tyle, na więcej mi nie stać. Mówię, że fabularnie coś tam potem zdobędę, jakieś pieniądze. Ale zróbmy ten upgrade. Żeby kościółek wyglądał dobrze. Już tutaj schody są w porządku. Proszę bardzo, remontuj. Proszę bardzo. I jeszcze raz. No i szósty poziom dostaliśmy remontera. Okej, to jest... A, nie było wcześniej tej drabiny. Tylko ja chyba nie wejdę na nią. Na razie jeszcze. Na dzwonnicę. Dobra. Zobaczmy, co się zmieniło. Czy coś się zmieniło, czy nie. No to chyba jest ten krzyż. Chyba go nie było. Nie wiem. Jest ok. Coraz lepiej to wygląda. Kupmy sobie... trochę amunicji i idziemy dalej z misją fabularną. Wakacje w rowach. Porozmawiaj z Nostradamusem. Okej. To idziemy. Były 5 punktów. Zatmy tego gościa. O kurczę, on ma broń. Okej. Okay. Bo jak był jakiś patch, nie wiem co tam zmienił, ale coś tam było. Okej. Okay. Powiem trochę nabić trochę punktów, żeby mieć więcej na rozbudowę kościoła, no ale okej, okay, to może po odcinku. Dobra, mamy pogadać z Nostradamusem, tak? Okej. Możesz mi powiedzieć, jak skończy się ta historia? Naprawdę chcesz usłyszeć spoilery? Możesz skończyć jak Edyt. Zaryzykuję. Pokonasz wampira, odzyskasz supermoce i spotkasz się z Nietoshopem. Ale wiesz, że moje przepowiednie są byle jakie. Spełniają się 2/3. Tu weź powiedz jeszcze kilka pierdół, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo. Gdyby to tak działało, to już dawno doprowadziłbym ośrodek hazardowy Diaboriny do ruiny. Odzyskać klątwę ponoć potrafisz. A wiesz, chujowy ze mnie prorok. Więc zostałem międzyplanetarnym kurierem. Zwiedzałem światy i poznawałem ludzi. W każdym z nas drzemią supermoce i fantazje. Dlatego korzystałem z ekstraktora mózgu. Korzystałeś? Teraz zajmuje się nim bomba. Zwap wampira do ekstraktora, ale żeby ekstraktor ruszył, bomba musi wznowić biznes na cmentarzu, więc trzeba odprawić huczny pogrzeb. To znowu jakaś przepowiednia. Nie, to chłopski rozum, 100% skuteczność. Okej. Dobra, już coś dzwoni. Cześć, Orlok. Cześć, Melissa. Powstrzymaj się dziś od uwodzenia mnie. Rodzina mi się sypie. Przykro mi. Masz moje pełne wsparcie. Dzięki. Chciałam tylko powiedzieć, że gdybyś czegoś potrzebował... Jasne, doceniam.
Mam też dwie ciekawostki na poprawę humoru. Diabolinie nie udało się zdobyć wszystkich totemów torpedo. Niektóre demony pozostały w domostwach. To oznacza, że sporo osób jest opętanych. To pierwsza ciekawostka. Super, od razu wyraźniej. A druga? Lepiej zadbaj o poziom chrześcijanizmu we wsi, jeśli chcesz, żeby ludzie przyszli na pogrzeb. Okej. Okay. Wykonuj poniższe aktywności. Chrześcijanin we wsi. Dokonuj renowacji kościoła, przeprowadzaj egzorcyzm, odzyskuj relikwie, podnoś swój splendor. Twój dziennik zawiera wszystkie potrzebne informacje dotyczące chrześcijanizmu. Okej. Okay. Możesz kupować klocki do renowacji kościoła na stoisku bomby przed kościołem. To wiem. Opętani ludzie, to dobra wiadomość. Ja nie mam skrupułów jak torpedo. Widzę żałosnego demona, to pastwię się nad nim niczym Cronenberg dusz, wyrywając metafizyczne serce. Black Metal. Tak, ten sam, za pomocą którego kraftujemy bronię. Okej, okay, porozmawiaj z Zerem. Właśnie nie wiem, czy już mam wystarczający ilość, poziom chrześcijanizmu, czy nie. Dobra, teraz zobaczymy. Sekundę. Dobra, już jestem. No to startujemy. Porozmawiaj z Zerem. Trzy w jednym. A co jest trzecie? Fundusz inwestycyjny. Ciekawe, jak się biznes kręci? Pierwszy milion trzeba przejebać. Mamy to za sobą. Tylko Mortimer nie może się dowiedzieć. Chcę, żebyście zorganizowali pogrzeb. No ja rozumiem. Mortimer już nawet wykopał dół. Ale jak kota nie ma, to myszy lecą w chuja. Gdy szefa opętało, przejebaliśmy w kasynie cały majątek. Oczywiście nie swój. Nie mamy trumien. To po chuj mi w ogóle jesteście? A chcesz zrobić godny pochówek, czy tylko wrzucić trupa do rowu? Załatw trumnę u chochoła. My zajmiemy się ciałem. Okej. Okay. Teraz do chochoła po trumnę. Wszędzie blisko, więc nawet nie odpalam mojego fiaciora. O kurczak. Kurczę, co to jest? Kiedy miałem takie lasery? Są niezniszczalni, czy jak? Dobra, jeden załatwiony. Ma boleć. Super. Już mi się broń kończyła. Witaj, przyjacielu. Jak tam sytuacja z mózgiem? Znalazłeś? Nie, ale pracuję nad tym. A, to ty!
Nie poznałem cię! Zrobię ci z ryja Radio Maryja! Czyli pamiętasz, jak cię wielokrotnie pobiłem? Jesteś przebierańcem! Nie boję się ciebie! W ogóle, w skali od 1 do 10, jak bardzo jesteś pewien, że nie zostałem księcem? Przed chwilą odprawiłem egzorcyzm. 3! 3. Więc pewności nie masz. Nie będę cię więcej szantażował, ale załatw mi trumnę, albo poskarżę diabolinie, że nie potrafisz się bić. Dobra! Nie będę ryzykował. Mam za dużo do stracenia. Piekło mnie potrzebuje. Powiedziałem mu, gdzie jest trumna. Biblia kłamie. Okej. Dziesięć punktów za wannę. Czemu mam dwa znaczniki? Dlatego jest bliżej. Ale najpierw chyba muszę trumnę przynieść. Nie tutaj. Wow, jaki skok. Widzicie, jak to można ładnie robić? Tu można najwięcej zbić punktów. Znaczy, no wiecie, recyklingu. O, jest trumna. O. Nie wiem, czy muszę wejść, czy mam wziąć tę trumnę. Chyba muszę wziąć tę po prostu trumnę. Bym ją rozbił. A proszę bardzo, a proszę. Trumna gotowa. Załatwiłem trumnę. A nekrologii? Nie. Więc nikt nie przyjdzie. Zajebisty pogrzeb. Taki kurwa niezachuczny. To jak możecie mi pomóc? Umarł proboszcz. Okażcie trochę szacunku. Okazaliśmy. Nawet go nie tknęliśmy. Ale jak chcesz, to zaraz ładnie zapakujemy. Odnośnie nekrologów, gadaj z żulami Rolafa. Oni na pewno mają sporo papieru. Okej. Okay. Teraz musimy zdobyć nie ma tego gościa. Porozmawiaj z dzbanem. O kurwa, to ty z plakatu. A mówiłeś, że nie umiem rysować. To wy je rozwieściliście. No pan Rolaf płaci, to my rozwieszamy, czy coś. Co to za Rolaf? No pan Rolaf, od papieru. Jak widzicie, jestem tutejszym księdzem. Mówi wam coś, ekskomunikacja? Nie. A wpierdol? Panie, my są zwykłe dziady. My nie wierzymy w religię. My wierzymy ludziom, którym sprzyja fortuna. Pan Rolaf kazał namalować i rozwiesić. To żeśmy namalowali i rozwiesili. Macie tych kartek jeszcze? No zostało, tam leżą. Tylko niech ksiądz nie mówi panu Rolafowi, czy coś. Okej. Mamy. Gdzie są te kartki? Torpedo.
No i dobra, muszę teraz porozwieszać, tak? Te wszystkie plakaciki. 8 miejsc i nie są pozaznaczane na mapie. To będzie tutaj jazda. Tu nie ma. Zobaczymy, czy tutaj gdzieś... A byłem w tym miejscu w zagubionym lesie? Chyba nie. O kurczak. Dostał z kibla. Dobra, kurczę, muszę jednak bronić się dystansową, bo się nie da. Dostał. Normalnie Gwiezdne Wojny. Kurczę, nie mam już tych. Się przyda jakiś automacik. Tutaj będzie coś. Ok, CPN. U. CPN. Jest paliwko. Możemy naszego Fiaciora i tu są automaty i sklep, a ja nie chcę, kurczę, co ja zrobię. Kup. Bateria. Akumulator stadionowy. Ej, ja nie chcę akumulatora stadionowego. Jak to tam było? Samochodzik R. Pożycz na chwilę automobile. No, pięknie. Jedziemy. Ona się rozglądać. Co tam jest? Tam chyba nic nie zawieszę. Coś niestabilny ten Fiacior. Kaszlak. Okej. Tu jest coś ciekawego. Czekajcie, wysiadamy. Chyba na piechotę będzie szybciej. No i... Porachuję ci kości. Ojej, mało zdrowia.
Dobra. Dostał. Skibla go. Jest, dostał. Z krzesła. Z cegły. Oj, nie trafiłem. Tarki. Oj, nie zauważyłem go. Gdzie on tu był? Dostał. Dostał. A tego tam... No i super. Tu pewnie gdzieś można... O, jest. Czemu tu jest krzyż namalowany? Gdzie jest krzyż? Nie wiem. Tu nie. Może coś tutaj jeszcze znajdziemy. Tutaj nie. Ja tego nie mogę zmyć. To nie jest graffiti. Ojej, co to było? Ciekawe, jak wezmę to. O, to jest dobre. To jest bardzo dobra broń. Oj, oj, oj. A ten skąd się tu wziął? Cwaniaczek. Dostał, okej. Było skutecznie, a tu jest jeszcze jeden diabeł. Dostał. O, to całkiem nawet. Chyba nie byłem w tym budynku, więc może wykorzystamy okazję i przeprowadzimy egzorcyzmy. Bo tam jest mało czasu, nie? Jak to się tam robiło? Nie pamiętam. To muszę zrobić. Jedna. Ile tego jest, badziewie? O, tu będzie trudniej. Druga figurka załatwiona. O. Tu nie wejdę.
Tu jest, okej, trzecia figurka. A totem, znaczy to totem potem. Tu byłem. Kurczak, tutaj są jeszcze jakieś drzwi. Okej, czwarta. A gdzie jest ta piąta? Byłem wszędzie, ale... Tu jeszcze coś jest, okej. Piwnicy. Na bank coś jest w piwnicy. A... Kurczak, no. Jest. Dobra, załatwione i teraz wracamy przeprowadzić egzorcyzm. A już mi się kończy czas, chyba nie zdążę. Chyba na piętrze było, nie? Aj, się nie udało. To było chyba trochę inaczej. No to jeszcze raz. Come on. Okej. Lecimy. Jeden jest rozwalony. Teraz tutaj. Aha, to on jest w tym pokoju. Dobra, to wiem. W tym pokoju jest. Tutaj jeszcze jest piwnica. Nie, to jest ta kuchnia. Dobra. A tu gdzieś jest piwnica. Schodzimy na dół. Tu jest piwnica. Ciach, 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 ciach. Dobra. I jeszcze gdzieś... Kurczak. Strasznie szybko ten czas ucieka. Gdzieś tutaj, dobra. Jest. Wracamy na dół. Kurczę, gdzie jest dół? Gdzie są schody? Tutaj. Tu wychodzimy. Tu, tu, tu. Tu jest ten gościu i egzorcyzmuj. Jeszcze odwróć krzyże. Pu, pu, puch. A gdzie są krzyże? Tu jest jeden. F. Gdzie jest jeszcze jeden? Żebym to ja wiedział. Kapitolencjo, gdzie to jest? Może na pięterku? Tu nad wejściem? Nie. Tu nie, tu nie ma. Idziemy na piętro. To było inaczej. Okej, dobra. Muszę jeszcze znaleźć jeden krzyż, okej. Słuchajcie, do trzech razy sztuka. To jest dość trudne. Trudna sztuka. Muszę się rozglądać za krzyżem. Nie ma. Nie ma. Zobaczymy, czy na pięterku jest jakiś krzyż. O, jest. Jest chyba. Tak, to jest napisane. Jest. Trzeba wszystko ogarniać. Dobra. Czyli to mamy, tu mamy. Tutaj byliśmy. Tutaj. Dobra, to jest. Trzy. Cztery. Zwracamy krzyż. I jeszcze piąty chyba w piwnicy, nie? W piwnicy jeszcze nie byłem. Gdzie jest ta piwnica? Kurczak. Tu. Dobra.
Wracamy. Mamy dobry czas. Ej, za wysoko. Jak korucji. Krucifix. Ave Maria Margarita. Margarita, okej. Okay. Dobra. Demon wypędzony. No i bardzo dobrze. Rozumiem, że jak tu wejdę, to znowu się zacznie, tak? No, tak. Tutaj przecież można by jeszcze... Nie? Tak jest, takie rzeczy robić. Okej. Jako bonus. Tak, tutaj jest figurka. Pach. Załatwiona. Tutaj nie ma nic. Tutaj lecimy. Tutaj. Okej. Gdzie to był ten krzyż do odwrócenia? Na pięterko na pewno. O, tu jest na pięterku krzyż. Lecimy dalej. Mamy trochę czasu, możemy coś poszukać. Na przykład. Nie, tego nie zmiemy. Kurczę, ale to chyba jeszcze. A, w piwnicy jeszcze, dobra. Jeszcze w piwnicy była. Nie zdążę tym razem. Ale zawaliłem. A, to czasu trochę przybywa jak ten. Jak trochę tam porobię, ale to niewiele. Niewiele mi to dało, nie zdążyłem, się pogubiłem. Dobra. Eki, to innym razem. Dobra. Nekrologii. Jeszcze muszę porozwieszać. Tylko jeszcze gdzie? Pytanie. Tam byłem. To jest jakaś mapa, nie? Chyba. Czekaj, gdzie mapa? Gdzie my jesteśmy? W tym miejscu. Pójdziemy sobie do góry. Zobaczymy. Tam, nie? Może przy kościele. Tu rozwiesiłem. Może przy kościele coś jest. Ok. O, tutaj mamy taką witrynkę. Jeszcze dwa plakaty. Miejscu nie byłem. Jestem wściekłością stającą się ciałem. Ej. Łzy prowadzą mój miecz. Jestem
Dostał. 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 O, bo zginę. Dobrze ci tak. No może gdzieś tutaj na budce, ale nie. Nie widzę. Tam się nie zbliżam. Dobra. Jestem wściekłością stającą. Dobrze ci tak. Boli? Ma boleć. Okej. Co tam jest? Lepiej się nie zbliżać. Eksplodował. Atakuje nasze wojskowe. Boże. Prowadzę. Okej. Dobrze, dostał. Super. To jest nasz autobusik. Autosan H9. Jeszcze jedno miejsce i będziemy ogarnięci. Zobaczcie, prawdziwy autosan H9. Takiego ze świecą szukać. Piękny. Tu jeszcze jest. Ok. No i gotowe. Dostał. Okej. Zniszczę ci wszystko. Porachuję ci kość. Zniszczę cię. Porachuję ci kość. Zniszczę cię. Zniszczę cię. Nie po oczach. Zniszczę ci wszystko. Dobrze ci tak. Nie po oczach. Masz za swoje. No i świetnie. Dobra, tu jest jakaś gra ogólnie do grania. Ale dobra, to innym razem. Musimy, no ten, wiecie. Pogrzeb odprawić. Zdążymy, czy nie zdążymy? Cześć, chłopaki. Dostał. I dostał. Pięknie. Dobra. Co to za czasówka w ogóle? 8-9 minut? Co to jest za minuty?
Co, wszystko gotowe? Jeszcze robociznę musisz zapłacić. Takie rzeczy ustala się z góry. Myślałeś, że tu się za darmo pracuje? Nie jesteś Wałbrzychu. Zapłacę wam po pogrzebie. Nie mam drobnych. Nie ma pieniędzy, nie ma pogrzebu. Słuchaj, tak. Kurwa, jestem w pogrzebowym nastroju. A ja jestem w pogrzebowym nastroju na pełen etat. Ale nie jesteś wkurwionym wampirem, który nie ma nic do stracenia. Zapłacę po pogrzebie. Okej. Okay. Pewnie blefował, ale i tak narobiłem w garnitur. Okej. Okay. Udaj się na cmentarz. Okej, okay, dobra, słuchajcie. To idziemy. Sekundę. No dobra, już jestem. Finansowo nieźle, mam 1680 kasy i jeszcze... Ej, nie przejdzie, co ty? Co ty wyprawiasz, chłopcze? Okej. Dobra. Jest cmentarz. No to do roboty, do dzieła. Nowy schemat. Okej. Połóż płytę. Skąd mam płytę? Z innego? Serio? Będzie pasować? No, pasuje. Dzięki, że wpadliście. Torpedo był najfajniejszym człowiekiem, jakiego spotkałem od powrotu z piekła. Nie znałem go długo, więc możecie myśleć, że gówno o nim wiem. Ale wartość człowieka poznaje się po tym, jak kończy. Torpedo oddał życie, aby pomóc mi wrócić do domu. Niemniej jednak, jego śmierć nie była potrzebna. Umarł, bo za bardzo się starał. Wniosek z tej bajki prosty. Jeśli robicie coś dobrze, to nie próbujcie robić tego lepiej. Bo jeśli jest dobrze, to jest wystarczająco dobrze. Amen. Tak to Boże, Dej. Piękne słowa. Jakbym słyszał kremówę. Taką gadką to się trzeba urodzić. Tego się kurwa nie da nauczyć. Od początku wiedziałem, że to właściwy ksiądz na właściwym miejscu. Jestem szatanistką. Ale Torpedo doprowadził chrześcijanizm do ruiny, więc ma u mnie dozgonny szacunek. Żyje. Jam jest proboszcz zmartwychwstały. Dzisiejsze wydarzenie zapamiętacie jako cud na cmentarzu. Udawał martwego. Klasyka. Niesamowite. To przecież boska interwencja. Nie, to nie boska interwencja. To boski skill. Ksiądz Orlok przywrócił Torpedo do żywych. Jajca jak berety. Ksiądz Orlok jest naszym wybawcą. Chwila, ja się sam z martwych wstałem. To nie tak. Kto nie skacze, ten nie żyje. Ksiądz. To prawda, udawałem martwego. Dobrze, że mnie nie skremowali. Niemniej cieszę się, że mam pod sobą tak znakomitego kleryka. Jego wielkość wyrasta z mojego kłamstwa. Dobra. Dobry jesteś, tak. Okej. Jezu, za czas leci. Czy ja mógłbym z tobą porozmawiać?
się wydarzyło? Waham się, czy ci pogratulować, czy cię zabić. Starczy już śmierci. Jestem z ciebie dumny, młody kleryku. To ja gratuluję postępów w renowacji kościoła. Muszę natychmiast dostać się do piekła. Tak bez supermocy? Przyniesiesz nam wstyd. Gdy już się spotkamy po drugiej stronie, zobaczymy, ile warte będą twoje modlitwy. Chwila. Po życiu jest tylko piekło? To na cholerę zostałem księdzem. Jest niebo, ale nie mam w nim miejsca dla hazardzistów. Na razie skupmy się na piekle. Hazard. Cholerny hazard. Wiesz, że przez tę sfingowaną śmierć straciłem tacę kremówy? Nie mam za co grać. Którego fragmentu o skupianiu się na piekle nie zrozumiałeś? Już dobrze. Znam pewną sztuczkę. Daj mi czas do środy. Odezwę się. Okej. Okay. Pięknie wypadłeś. Rozpierała mnie duma. Nie wiedziałam, że jesteś takim dobrym mówcą. Myślałeś o nagrywaniu audiobooków? Sam nie wiem. Mógłbyś czytać romanse albo powieści erotyczne. Znowu to robisz. No co? Nie moja wina, że wprowadzasz mnie w pikantny nastrój. Możesz namalować windę, która zawiezie mnie do piekła. Oj, biedaku, nie masz pojęcia o mocy, którą się posługujesz, prawda? A dlaczego miałabym ci nie namalować teleportera albo wehikułu czasu? Cofnąłbyś się do spokojnego życia w piekle. No właśnie, dlaczego? Bo nic nie jest za darmo! Magia wymaga inspiracji. Niebieska rodzi się z zachwytu, z umiłowania sztuki, z radości i miłości. A ta wieś to wieczne narzekanie, plotkowanie, obgadywanie i niezdrowa wstrzemięźliwość od seksu. To służy magii czerwonej. Na tej się nie znam. Jestem czarodziejką, a nie wiedźmą. Diabolina wyrzuciła nas z naszych własnych domów i odcięła teren. Rozwiąż ten problem, wtedy będziemy działać dalej. Okej. Okay. Dobra, mamy tutaj... Ej, a ty kto jesteś? Wielkoświatowe osiągnięcie, dostojny triumfatorze. To pochówek godny pierwszostronnych elaboratów. Ksiądz Orlok, miło mi. Głos masz, ojcze, śpiewny jak słowik, co przyfrunął z krain tropikalnych. Przybywam z najskwarniejszych krain wszechświata. To cóżeś taki blady? To z troski. Troski o co? O tę wieś. Nie godzi się martwić Nestorowi, któremu fortuna jest tak serdeczną. A jednak, słuchaj, panie. Jak się pan nazywa? Rolaf. Odwiedzi mnie ksiądz. Chciałbym przeprowadzić z księdzem wywiad. Zatem do zobaczenia. Adieu. Narka. Ach. Uwaga, uwaga, huderlaki. Wyglądacie jak tropy. Sandeville to nie miejsce dla anorektyków. Tu jest wojna. Trzeba dobrze wyglądać. Ja chodzę na siłkę. Boże się z cębą. Trzeba jeść suplementy. Tu będzie stał mój sklep z odżywkami. Nie chcę więcej widzieć trupów na cmentarzu. Okej. Okay. Dobre, dobre to jest. Te teksty mają wypasione ogólnie. No dobrze. To myślę, że przyszła kryska na matyska i zróbmy sobie przerwę do następnego odcinka. Cześć.